O, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam na live'u z Arai. Hello, hello. Dobry wieczór, dobry wieczór. Niestety coś mi się zbagowało z moim słoiczkiem, kieliszkiem, czy cokolwiek, który zbierał wszystkie cheery i followy i różne inne dziwne rzeczy i suby i mi się nie wyświetla, nie wiem czemu. Dlatego dzisiaj chyba kieliszka nie będzie. Przykro mi, dzisiaj nie pijemy. Tak, gotowa jestem na tajskie panie w szpitalu. Ej. Tak, no, koniec wakacji specjalnie dla was. Cześć Bercia, cześć Piorun, hej Emma, Rainy Days, zapomniany Greku, Włoszek i Gorello, hej Miszorek. Przyznaj się, po prostu wypiłaś wszystko i się nie podzieliłaś tym z kieliszkiem. No, no. Ja tam nic nie piłam. Przepraszam bardzo. Tak więc, ankieta jest pod odtwarzaczem na Twitchu, poniżej chyba... No, tych wszystkich banerków, które mam tam na dole. Jest taka fioletowa ankieta. Tam możecie głosować na tą grę, która ma się pojawić o 21:30. Travis, tak, no... Znaczy, aha, jakiś czas temu to wymieniałam. Dzięki Lisa za followka. Także nie aż tak dawno temu, ale no. A teraz piję wodę. Studenci mają jeszcze miesiąc, no, a ci, którzy pracują, w ogóle nie mają, albo mają, wiecie, takie krótkie urlopy tylko. Hej, Jacox. Widziałaś nową japońską morderczynię, która ma wyjść do Dead by Daylight? Właśnie nie widziałam jeszcze. Grałam trochę w Dead by Daylight wtedy, ale to jest chyba w jakiejś becie i to chyba się nie pokazuje w normalnym Dead by Daylight, prawda? Nie wiem. W każdym razie nie widziałam tego, więc zobaczę pewnie z czasem. Dzięki Demi bardzo za cheerki, dziękuję. Niestety mam zbagowany kieliszek i nie wpadają mi cheerki. Niestety. Cześć, Pingosiu! Ogólnie... czekajcie chwilkę jeszcze... na wiadomości. Ogólnie jeszcze z takich informacji, dodatkowych, to ogólnie rzecz biorąc wybieram się na PGA w tym roku. Bo w sumie nie było to pewne i teraz też nie jest tak do końca, tak na 90% jeszcze, ale myślałam, że się nie uda w tym roku, ale jakoś tak no... się zacisnęłam, pasa, nie jadłam tydzień, nie no, żartuję, i dozbierałam na PGA i prawdopodobnie będę, także jeżeli się wybieracie, to fajnie by było też się spotkać. Wydaje mi się, że powinna się odświeżać, a jeżeli nie, no to trzeba chyba odświeżyć samemu, nie pamiętam. Ale będziecie głosować do czasu, aż Araya się skończy, nie? Więc... Och nie, Pingosiu, jak to? Biedna nie była na diecie. No, no też mam nadzieję, Demi. Ja będę gnił w Anglii, jadł lody ze smutku, że nie mogę przylecieć na PGA. O, współczuję, Piorun. Ale lody będziesz miał. Dobra, last checkpoint poprosimy. Ogólnie zmieniłam też trochę bitrate i ogólne działanie Arai, bo mam wrażenie, że ten poprzedni live trochę się ścinał. Więc jakby coś dzisiaj się działo, to też mi mówcie, że ścina lub coś nie działa tak jak powinno. Aha, myśmy wylądowali nie wiadomo gdzie. Gdzie jest moja latarka?
Także jakby coś ścinało też, to mi mówcie, to na następny raz znowu będę poprawiać, ale... ale no. Kasy brak, jeszcze muszę z kimś pogadać, bo to od niego zależy, czy będę kombinować. Ojoj. No ja też miałam ten problem wcześniej, że właśnie kasy brak, ale nagle kasa się znalazła. Nie, nie będzie kasy, nie ma. Poszło na mój ostatni wyjazd nad jezioro. O, cześć, siotka. Jotka, właśnie nie jestem do końca pewna. Wydaje mi się, że po prostu gra jest wymagająca na streamy i żeby to działało wszystko spójnie razem, to jest pewien problem, ale no zobaczymy. No jak to nic nie pomoże, no to spróbuję jeszcze tam coś pokombinować, a jeżeli to nic nie pomoże, no to wtedy będzie, nie wiem, źle. Okej, okay, dobra. Idziemy. Jezus. Tam są jakieś świeczki. Co to za przyjęcie urodzinowe w szpitalu? To mi się nie podoba. Świeczki na komputerze. Nie wiecie, że się nie pali na komputerze? W ogóle te cienie, wow. Cześć, Sampu. Cześć, Miss Dreamer. O, właśnie. I 100 lat dla JK. Wszystkiego najlepszego. Cześć, Kitio. Jej. Dużo ludzi. Widzę. O, tu jest jakaś notatka. Jakiś artykuł w gazecie mówiący, że niedawno kobieta, która niedawno wyszła za mąż, popełniła jakieś morderstwo, zabiła swojego poprzedniego chłopaka, który nie chciał się z nią ożenić. Znaczy, no, nie chciał się z nią ożenić, dobra. O Boże. Okej. Okay. Ta czułość myszy, czy ona mi się zawsze... Czy ona tutaj... Nie, on jest zawsze na fulla, a mam takie wrażenie, że w ogóle się nie rusza. Okej, okay, to jest jakiś tajny kalendarz, super komputery, nic tu się nie dzieje, ekstra. Idziemy dołem. Mam nadzieję, że nie będzie straszących wózków inwalidzkich, tam coś dziwnego jest. Co my tu mamy? Palące się świeczki na komputerze. I have to kill them all before I can start the ritual. O, tam ktoś jest. Aha. Myślałam, że ten szpital jest opuszczony, w ogóle tu nie mogę wejść. Ale tu mogę wejść. Aha. Tam jest jakiś przejść. O, Jezus. To źle wygląda bardzo. Cześć, Kacperek. Czy tu wyskakują potwory na głowę? Raczej dziewczynka wyskakuje. I wózki. A? Lewituj! Lewituj! Ej, on mnie goni! Nie! Nie! On mnie goni! Ratunek! Tak, schowaj się w toalet! Oh my God. Aha, ja się wciągnęłam do jakiegoś... Jezus Maria! Weź mnie, otrzymuję martwych do swojego rytuału. Oh my god. Do kibla, no właśnie. Idealne miejsce na ucieczkę.
No bo mi się pomyliło, Miss Dreamer, to ze strachu. O Boże. Już jakieś grzechowaliśmy się w kinu. Już nie pamiętam nawet. I co? A to jest... Aha, bo to ja stąd wlazłam, rozumiem? Czy stamtąd wlazłam, bo ja już nie wiem sama. A skąd wiedzieliśmy, że w ogóle ten koleś jest niebezpieczny? Może on nie był niebezpieczny. O, dobrze, że tu nie spadłam, bo mi się wystraszyło. Przecież... Jak wtedy, kiedy chcieliśmy się wrzucić do fontanny, super. Co się tu zadziało? Tu już na chwilę nie można skoczyć po coś do picia. No, Travis. Cześć, wyimaginowany. Oh my god, daleki ten... A! O nie, tu ktoś łazi! Fuck, nie idę za nim. Idę tu. Tu jest światło. O, tu, tu. Oh my god, gdzie ja jestem? Tu się coś świeci. Pewnie mam jechać windą. Nie podoba mi się tu. No skąd mieliśmy wiedzieć, kroju ludzi wstali i mówił do ciebie, aha, hey you, no wcale nie jest niebezpieczny. No ale może chciał poprosić o... nie wiem. Dziękuję w ogóle za followka na Mikę86. Może chciał po prostu poznać nasze zdanie na temat szpitala. Czy coś takiego. Nie, obecnie nie oglądam żadnych seriali. Za bardzo. Raczej nie mam na to czasu, jakoś ochoty. Nie! Ej, on mnie zabił w windzie! O, chapter drugi! To znaczy, że ona miała zginąć. To super. O, to jest ten koleś, którego mijaliśmy w budce. Widzicie? On żyje. Oh my god. To nas wziął. No hej, Lisowaty, w ogóle nie wiem, czy się przywitałam. Z tego wszystkiego. Boże, takie emocje już na samym początku. Zestrachałam się. To jest chapter drugi. Czemu on tu wlazł? Usłyszał te piski moje? A on ma jakąś... O, on ma normalną latarkę. To miło. Co to było za dźwięk? Tego nie mogę przeskoczyć. Wow. Exit, exit! Tędy się wychodź! Goddammit, głupi ludzie. Dupty nie usłyszał. Jeszcze żyje. Tak miało być, to miało być planowane. Mamy drugi rozdział, no. Także teraz już wiemy, dlaczego mieliśmy się go bać. No, z nożem latał. Tak, mówiłam Travis na samym początku, nie wiem, tam jeszcze na poprzednim live'ie, że są trzy główne takie postaci grywalne, którymi będziemy sterować. Podobno. Dobra, windy się nie da otworzyć. Więc chyba musimy iść tutaj. O Boże, znowu do ciemnego jakiegoś korytarza. Super. Co? Do your rounds on this floor? Nie! Dlaczego ja mam odgrywać tu stróża jakiegoś? Nie chcę. Co sądzisz o dreadach? Nie podobają mi się za bardzo. Sama nigdy bym nie nosiła. Ale jeśli ktoś lubi. Popatrz w dół, może koleś ma jakieś fajne buty. O Jezu. Teraz nie widać, bo jest ciemno, jest latarka i on nie chce... Jezu, on nie chce tą latarką w dół. Boże, czemu tu musi być aż tak ciemno?
Jezu. Something's not right today. No co ty nie powiesz, Rama? Tutaj gość jakiś z nożem lata. Jezu, dźwięki! Fuck, fuck, dźwięki! Nie! Nie! Nie, nie podoba mi się to. Po tamtym przeżyciu chciałaś windę otwierać. No chciałam zobaczyć, jak ją pochlastał. Pamiętaj, Aniu, to tylko gra. No właśnie. No właśnie, Miss Dreamer. Zdecydowanie. To by było przynajmniej zaskoczenie. Fak, fak, fak. Nie podoba mi się tu ani trochę. O, tam się świeci światło, to ja idę tam, gdzie się świeci światło. I've got a feeling that something bad is gonna happen. No, wow! Ten gościu mnie rozwala. Jeszcze ten jego akcent i te jego słowa. Coś się dzisiaj na pewno wydarzy. Tak. Dzięki, Chucky. Swoją drugą część. Opłaca się kupić Sims na PS4? Ojej, nie wiem za bardzo. Szczerze mówiąc, dosyć... Aha, muszę wszystkie checkpointy przejść. Super. Ciężko się steruje z Simsami na PS4. Dosyć. Ale jeżeli ktoś nie ma jakby innej możliwości, to w sumie można się... A teraz w sumie mogę spojrzeć na buty. Wow. Mam za duży brzuch, nie widać prawie moich butów. I super, tam się otworzyło. I znowu słyszę dziwne dźwięki. Ja sobie wyobrażam tego ochroniarza jako takiego totalnego derpa, jak tak gada. O, super. Zapalił światło. Albo ktoś zapalił za niego. Jezu, założę się, że coś mi tu wyskoczy. Dziwne dźwięki słyszę. Jezu! Co? Co się dzieje? Hospital Explorer. No super, tylko... O. Artykuł w gazecie. Nie słyszę fajne dźwięki tej laski. Tamta laska miała chociaż fajne cycki, jak się spojrzała dół. No właśnie! Ja nie wiem. Bezczelność. Kevin sam w psychiatryku. Lokalna policja... was contacted about an altercation that had escalated me. Boże, została jakby poinformowana o jakieś, nie wiem, dziwne wydarzenie, dziwnym związanych z pacjentem jakimś w tym szpitalu. Pielęgniarka jakaś prontpitakczai została zabrana do różnych szpitali po tym, jak była, jak została brutalnie napadnięta przez 6 pacjentów, matko. Jeden z tych pacjentów zeznał, który był świadkiem napaści, o której zeznawała ta pani, ma złą reputację. Aha, dobra. Że ta pielęgniarka ma złą reputację, jeśli chodzi o traktowanie pacjentów. Jest bardzo... okrutna, agresywna i sadystyczna. Traktuje wszystkich pacjentów jak zwierzęta, czasem nawet gorzej. Widziałem, jak uderzyła starszego faceta. Tylko dlatego, że nie chciał jeść jakby swojego posiłku. No, trochę pogrywałam w Overwatcha. Ostre jak... Tak... Jak... Co? Na ewangelizacji po strucie, matko. Czyli pielęgniarka, siostra, szatan. No. No dobra. Pielęgniarka, szatan. Super.
Świetnie, to gdzie teraz? Że tu nie mam żadnych drzwi. Że tu były? Nie, nie, tu nie było. O Jezus, mój telefon mnie wystraszył. Oh my god. Może tu mam przyjść i na przykład pójść gdzie indziej. Na przykład tutaj. Oho, to się samo otwiera. Super. Świetnie. O! O my god. What the fuck? To mnie zacznie gonić. Boję się. O Boże. Może nas ta pielęgniarka teraz zabije, no. Aha, nie mogę nic z tym zrobić, z tą lalką. Mówię, ona mnie zacznie gonić. Nie! Ja nie chcę. Dziecko załatwione na wieczność. Cute. No super, tak, cute. Zobaczymy. Do czasu. I w ogóle ten gościu się nawet nie zdziwił, że ta lalka tam była. Jezu, dokąd ja mam iść? Przecież to jest masa pomieszczeń. O, tu są łazienki. I ten gościu gonił. O nie. Nie lubię otwierać łazienek. Dobra, nic tu nie ma. Znowu słyszę dziwne dźwięki. A to ta lalka za mną łazi? Nie. To podróbka Anabeli. Nie lubisz laleczek? Chyba nie. O, tu jest zniszczona toaleta. Też nie, jakby... Nie wzbudza podejrzeń naszego stróża. W ogóle. Ciekawe, gdzie był tu ten... którym ja uciekałam. Dobra, tu nic. Boże, ta latarka jest tak przerażająca, bo ona daje tak niewielki snop światła. O, mygę. O, w ogóle cześć, Wicek. Dodam grę do listy życzeń i zaczekam na zniżkę. Nie wygląda źle. No, moim zdaniem wygląda bardzo fajnie i... No, oprócz tego, że jest straszna. Strasznie straszna. To ogólnie wygląda spoko. Dobra, toaletach nic. To idziemy tutaj. Jesus Christ. Czy ja już nie byłam w takim podobnym miejscu? Tam coś jest. Aha, tu jest zamknięte. To o. Oh my god. Teraz będziemy Ringa oglądać. Cześć, Palosa. Najstraszniejsza rzecz dla Ani, potwory, lalki, wózki inwalidzkie? Nie, latarka. Tak, oczywiście. O Boże. O, co to jest? Jakiś item? O, patrzcie! To jakieś wspomnienie chyba. Jezu, ta myszka mi lata. To jest porąbane. O, mygy. To już kiedyś spotkanie w Katowicach widzów. Raczej nie planuję nic takiego. Azjatycka Samara. Może nas wciągnie do TV. Wow. I'm so happy today. I made a friend for the first time in my life. Her name is Marissa. She's so sweet. She's always happy to see me. I can see it from her smile. Thank you for being my friend, Marissa. P.S. I hope I don't let you down. Okej, czyli to jest pamiętnik tej Arai w takim razie.
Pisze, że jest bardzo szczęśliwa, że ma przyjaciela pierwszy raz w swoim życiu, że nazywa się Marisa i że jest bardzo słodka, że jest zawsze zadowolona, kiedy ją widzi. No i ona może to odczytać jakby po jej uśmiechu. Dziękuję ci za bycie moją przyjaciółką, Marisa. Mam nadzieję, że cię nie zawiodę. Dobry wieczór, Jula. Ja czekam na ten biegający wózek, o którym mówiłaś zapowiedzi. Tak. Moje piękne zapowiedzi. Matko, przepraszam. A, to tyle. Co w tym TV? Nie interesuje cię to? A, po prostu to wyłączysz. O, świetnie! Laleczka przyszła. O, dzięki bardzo Demi za cheerki. Dziękuję. Dzięki, dzięki. Aż Laleczka przyszła poglądać. Chciała pooglądać telewizję, a jej bezczelnie wyłączyłam. Super. Aaaa! Wiedziałam! Wiedziałam, że ona w końcu coś zrobi. Bezczelna lalka. Czemu cię nie dziwi ta lalka w szpitalu? Hello, człowieku. Ty jesteś jakiś porąbany. Dobra, ale to nie było aż tak straszne. Dobra, tu też nie było żadnego przejścia, więc chyba musimy się cofnąć. O, świetnie, znowu. Tak powiedziała. Aha. Dobra, lalka siedzi, telewizor wyłączony. Spoko. Dzięki za followka, Anka Kiełbaska. O, świetnie, teraz tam jest otwarte. Chyba, że... O nie, to ty się otwiera tak zapraszająco, matko. Pastor szef. Czy mam się bać tego horroru? W sumie, no, to jest on dosyć straszny. Kacperek, nie trzeba mieć w siebie w znajomych, jeśli się gra w Tomb Raidera. Jezu. Przeciąg. Dlaczego może się dziwić? Może dlatego, że ma wdzianko lekarza i myśli, że to pracuje. O Boże. Ale w ogóle... O Jezu, znowu telefon mnie straszy. W ogóle tu się gra nie sejwuje. No chyba, że przy tych checkpointach się sejwuje. Dobra. No skoro ja checkpoint zaliczyłam, że tak powiem brzydko, to zrobimy sobie przerwę. Powiedzcie, czy nic nie lagowało jakby, nie było żadnych ścinek na streamie do tej pory, zwłaszcza jak biegłam tą dziewczyną wcześniej, bo przy takich większych akcjach są zawsze takie dziwne problemy, że jeżeli nic nie ścinało, to spoko. Nie wszystko git. Tak, zaliczyłam checkpoint. Udokumentowane na nagraniu. Dobrze, no to jak nic ścinało, to spoko. To widzimy się za 5 minutek dla rozluźnienia muzyczka. Oczywiście.